Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserku i na tym Berserku dzisiaj chyba sobie pociśniemy to tornadko dalej. Jak widzicie, mamy tutaj 922. Berserk chyba jedyna postać, gdzie mam w miarę tutaj EQ niezawalone i dzięki temu mogę w ogóle coś nagrać. Inne postacie są cały czas zawalone, cały czas tam czekam, aż ta wiedźma ode mnie odciąży mnie, powiedzmy, z tymi wszystkimi itemkami i dopiero będę mógł coś tutaj dalej cisnąć. No to jak widzicie, mam tylko rękawice, wszystkie około 10 banie kosztują, tak więc no je zostawiłem, no ale trochę tego miejsca jest, też wiadomo, że nie wszystkie itemki będą lecieć za 10 milionów, też nie z każdego przeciwnika będzie leciał itemek, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zanim wejdziemy do tornada, może delikatnie tutaj popróbuję coś innego. Może tutaj jakieś, na przykład tą uświęconą tradycję spróbuję, uświęconą tradycją szkoła magii i tak dalej, zobaczymy, jak to po prostu pójdzie, ale to tak pokrótce powiedzmy, bo jednak mimo wszystko niedawno tutaj dość klikałem tą strefę mroku, więc raczej za wiele się nie ruszy, no i później do tego tornado, już to tornado, tak jak już mówiłem zresztą kilkukrotnie, powinniśmy już zamknąć, jestem tego praktycznie pewien, że jakbym poklikał, to bym zamknął, no ale po prostu jakoś szkoda tego golda z tych itemów, no to po prostu zostawiamy. Dobra, co tutaj my chcemy więcej, zanim w ogóle przejdziemy do lochu? Wszystko mam już zrobione, dzisiaj przed odcinkiem wszystko tutaj sobie machnąłem, i awkę, i tutaj kółko, i tutaj to ma rękę, więc level mogę bez problemu wbijać, tak mi się przynajmniej wydaje. Co tutaj więcej? Nie, no wszystko mam, tutaj ten menadżer mi się świeci, no ale już ofert nie kupuję, ponieważ już tutaj runki mam wymaksowane i u siebie, i na pachołkach, wszystko ulepszone razy dwa, wszystko jakby zaczarowane u wiedźmy, a nie, zobaczcie, tutaj rękawic nie mam zaczarowanych faktycznie, bo wczoraj miałem to zaczarować i nie miałem golda, i już zostało to do dzisiaj, no ale dobra, nieistotne. Wchodzimy, najpierw sobie wejdziemy do tego Fatty Piloła, tak powiedzmy, może po 100 grzybków na wszystko, co jest jakoś tam w miarę osiągalne, i później sobie będziemy po prostu lecieć do tornadka, nie? Może coś padnie, może nie padnie, no zobaczymy. Ten Fatty Pilon, no to jest wojownik, więc tutaj no wiadomo, Kunegunda musi trochę uników porobić, no HP nie ma wcale jakoś, nie wiem, bardzo dużo, no bo jednak 300 milionów, ale mimo wszystko no tej siły ma naprawdę bardzo dużo, no bo 290 tysięcy, no to jest sporo, nie? Jakby nie było, no ale zobaczymy, może nam się uda, tak jak mówię, nie będę tutaj jakoś nie wiadomo jak tego klikał, no bo raczej to nie jest jeszcze osiągalne, no był event golda, więc też tam nam te statystyki, można powiedzieć, że dosyć fajnie spuchły, tam była jakaś taka bliższa, powiedzmy, próba, ale mimo to dosyć ciężko z nim, z tego co widzę, no co chwilę mu tak ponad połowę schodzimy, ale jednak 90 milionów widzicie z 300, ale jednak wydaje mi się, że jest to jakby nie było za mało. No dobra, więc na razie sobie tutaj odpuścimy, poczekajcie, czy ja mam w ogóle podgłoszone, mam, żebyście mieli dźwięk. Dobra, jest, musiałem jeszcze sprawdzić na słuchawkach. Okej, czyli teraz Hemoridor. Hemoridor to są upiorni jeźdźcy i z tego co ja pamiętam, to ci upiorni jeźdźcy, nawet im tutaj do połowy ciężko było zejść, także chyba na nich w ogóle nie będziemy wydawać grzybów za bardzo, no bo nie ma to sensu. Góra Olib, no to jest jeszcze nie do zrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje. No, już trochę jej tu zaczynamy zbijać, no ale też szału nie ma. Dobra, ta szkoła magii, wydaje mi się, że ta szkoła magii może faktycznie tutaj paść. To jest zwiadowca, no ale widzicie, że co chwilę jakieś próby takie bliższe, więc wydaje mi się, że może się uda, fajnie by było, jakby kolejny to był mag, no bo to mag też raczej by padł po prostu prędzej czy później, jako iż jesteśmy właśnie berserkiem, więc no powiem wam tak, przecieram te lochy strasznie szybko jako ten berserk, bardzo jakby na inną klasą na tym poziomie bym tych lochów nie zrobił, co już tutaj mam zrobione, także będzie ciężko potem na przykład, nie wiem, na takim wojowniku, paladynie się przestawić i jakby no jakby mieć, wiecie, na tym samym levelu o wiele słabsze te lochy, o wiele gorzej popchnięte, nazwijmy to. No ale okej, no nieistotne. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. No chciałbym, dokładnie, pokonany, super. Od razu sobie może zapiszemy, żeby tutaj, o dokładnie, bazyliszka, tu mam w ogóle sporo zapisanych, ale na razie niech sobie będą. Kto jest kolejny? Kolejny to jest demoralizator i to też jest zwiadowca. No szkoda, bo liczyłem po cichu, że mag, ale że to też jest zwiadowca, to nie wiem, może też by się go udało pokonać, no zobaczmy. Na niego też wydajmy tak około, powiedzmy, ze 150, zobaczymy, czy jesteśmy w ogóle w stanie tutaj cokolwiek zrobić i jakoś mu zagrozić.
No, zwiadowcy raczej nie są takimi trudnymi przeciwnikami, jeżeli chodzi o tą strefę mroku, więc no zobaczcie, no co chwilę takie próby jakieś bliższe są, także naprawdę byłoby fajnie, jakbyśmy go pokonali, no bo może w końcu udało się i to szybko dosyć, kurde, całe szczęście, dobra, siadło, od razu to sobie zapiszę, wiecie, muszę sprawdzać, czy to jest zapisane, bo ostatnio były te błędy z tym zapisywaniem i nie wiem, jak to wygląda, no i zobaczcie, żurunka 60% od błyskawic, co prawda już mamy, wiadomo, ale lepiej mieć niż nie mieć, mamy jakiś pierścionek swoją drogą, plus 46, więc bardzo dużo, tak więc myślę, że jak najbardziej możemy go zamienić, tylko najpierw musimy sobie zamienić runy. Dokładnie, zrobimy to w ten sposób. Tutaj sobie odzyskamy klejnot, czarować nie musimy, ale na pewno sobie ulepszymy razy dwa. Broń na razie zostawię, ona jest dla zwiadowcy, ale broń wiadomo, lepiej sobie tam rozmontować u kowala, także na razie niech będzie. Dobra, i co my mamy kolejnego w tej szkole magii? Strażnik złotego jaja, no i to jest wojownik, no i nie, no jego już raczej będzie ciężko. No kurde, ja liczyłem na jakąś passę magów, ale ci magowie chyba tam jakoś na późniejszym etapie, powiedzmy, się pojawią. Także po prostu na razie nie ma sensu. No nawet go nie klikam, bo zobaczcie, że ciężko mu w ogóle zbić do połowy. Dobra, 13 piętro to jest Leander, więc jego ostatnio pamiętamy, że no nie ma szans raczej. Raczej jest to zbyt ciężkie. Chociaż tam zobaczcie, no była jakaś O, padł. Zobaczcie, padł i nam się nie zapisał, bo się zbugowało. Kurde, no szkoda, teraz jak zrobimy tutaj, w ogóle też z tego co się dowiedziałem, to nie trzeba w ogóle atakować kogoś na arenie, jeżeli się zbuguje, tylko można zrobić coś takiego, zapisz walkę, cygi też powinno zadziałać, więc nie musimy marnować, nie wiem, grzyba czy tam darmowej próby, no ale widzicie, tu już nam się od razu ta choleryczka zapisała, więc po prostu ten Leander sobie, no tak o, uciekł, nie? W ogóle śmieszna sprawa, że co chwilę trafiamy tutaj maksy w runach, no już mam takie runy, że nie mam, oczywiście to jeszcze nie jest E150, czyli ten, nazwijmy to max, ale już mamy na tak dużą ilość run, że po prostu jesteśmy w stanie co chwilę, był 60%, tam było 50% artefakty, tu 5% do jakość przedmiotu, więc no fajnie to wygląda. Dobra, co my tu mamy? Minus 5, więc w ogóle nie opłaca się tego podmieniać, na razie zostawimy i mamy choleryczkę Hany. No szkoda, chciałbym obejrzeć tego Leandera, bo pamiętamy, że ostatnio byłby problemy, nie? Bo on jednak bardzo, bardzo mocno bił, no a tutaj udało się go jakoś w miarę szybko pokonać. Dobra, i mamy choleryczkę Hanę, która jest magiem, no i ten mag także nam siadł, więc no naprawdę super, mamy kolejną broń dla wojownika, tym razem 58% runa, zobaczmy, plus 30, rozrzut bardzo podobny, no ale mówię, no daje 30 średnich i 18, więc jak najbardziej możemy to podmienić, tylko musimy tutaj, to są błyskawice, prawda? Tak, dokładnie, to są błyskawice, bo mamy takie same bronie, ja i Barbar. Dobra, czyli tak, zrobimy tu, robimy miejsce na klejnot, robimy jeszcze od razu ulepszenie razy dwa, cyk, i zrobimy sobie odzysk klejnotu w ten sposób. I to jeszcze musimy zaczarować, wiadomo, bo to jest jednak broń u tutaj Barbara, no i dobra, i git. No to wbiliśmy w sumie jeden level już z samej strefy mroku, więc naprawdę, naprawdę fajnie. No i mamy teraz kolejnego wojownika. No to jego raczej nie ma sensu. A jeśli w tym 13 piętrze to jest to, że ci przeciwnicy wcale nie mają tak dużo HP, więc jakoś to wygląda, powiedzmy, w porządku. Natomiast gorzej, jeżeli chodzi o właśnie obrażenia, no bo one-shotują praktycznie każdego, łącznie z nami, więc tutaj no albo uników duży, albo seria, żebyśmy nie dali im dojść do głosu. No ale wiadomo, że nie jest to takie proste. Dobra, co my jeszcze tu mamy? Mamy tutaj tych nordyckich bogów, tego Thora. No i czy ten Thor jest do ubicia? Wydaje mi się, że nie jest jeszcze. No sami zobaczcie, no też ciężko w ogóle do połowy mu zejść, no wiecie, jak zrobimy kilka prób, powiedzmy z 10-20, no to jednak widać, że coś faktycznie może siąść, a coś siąść nie może, no i tutaj zobaczcie, na te powiedzmy 20 prób, czy ile tam zrobiłem, żadna próba nawet do połowy nie doszła, więc no ciężko. Okej, na koniec mamy pudla miniaturę wojownika w Westerosie, który już pamiętamy, że ostatnio był dosyć, powiedzmy, możliwy, nazwijmy to, więc wydaje mi się, że teraz chyba już go jesteśmy w stanie kliknąć. No zobaczcie, z tych 550 milionów co chwilę jakaś bliska próba, co chwilę jakoś to tak sympatycznie wygląda, powiedzmy, tak więc no odrobina szczęścia z naszej strony, ze strony Kunegundy i może nawet udałoby się go pokonać. Dziewiąty to jest chyba także wojownik, w sumie nie wiem, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że dziewiąty to jest właśnie też wojownik, więc też raczej z nim będzie ciężko. No ale zobaczymy, tego pudla wiadomo, fajnie by było pokonać, tylko że no teraz akurat już od dłuższego czasu żadnej takiej bliższej próby, no teraz tam chyba 80 milionów było,
Więc spoko, no ale nie wiem, czy faktycznie jesteśmy w stanie tutaj mu jakoś zagrozić na ten moment. No jest bliżej niż dalej na pewno, ale kurde, no to jednak, no to jest wojownik, nie? On jest twardy, więc mimo wszystko, no tutaj bardzo musi siąść, jeżeli chodzi o naszą furię, bądź Kunegundę, Uniki. Co zresztą powtarzam, ale kurde, no zobaczcie sami, że w ogóle tutaj 14 milionów tam było, no nie, no znowu jakaś taka bliższa. Dobra, jeszcze 100 grzybków na niego, do 3700 i padł, całe szczęście, okej, bo już się miałem podać na 3800, ale stwierdziłem, że jeszcze stówka. Gra mnie zachęciła, no i się opłaciło. Dobra, mamy jakiś przedmiot, ale to na wszystkie cechy, więc także w ogóle ignorujemy, nie ma sensu. Co my tu mamy jako kolejne? No właśnie, Gurołaza, tak jak myślałem, że Gurołaz to jest kolejny wojownik. O kurde, ja nie zapisuję, poczekajcie, pudel miniatura jest, choleryczka Hana mi się chyba nie zapisała. Szkoda, bo akurat choleryczka, zapomniałem w ogóle o niej i akurat widzicie, nie udało się jej zapisać, bo akurat no to był mag, więc to z magami walki berserkiem zawsze fajnie wyglądają, jak on się tam wbija i one-shotuje, no ale sami zobaczcie, że niestety się nie udało. No nie, no już tego nie odzyskam. Tu jest ta przegrana, którą, bo próbowaliśmy Landera odzyskać, a to jest niestety to. No ale dobra, trudno, nieważne jakby. Dobra, no to tego Gurołaza też już nie pokonamy. Nie ma w ogóle szans, żeby cokolwiek mu zrobić. No to jest jednak znowu wojownik, znowu twardy. Tak więc okej, chyba wchodzimy sobie do Tornadka. Tutaj jeszcze możemy dać w statystyki troszeczkę golda. No i lecimy tutaj, no i to Tornado zapewne będzie padać dosyć łatwo, jakby nie było. Chociaż no tutaj mamy jakiegoś bloka, to jest wojownik, no ale kwestia, no dokładnie, kwestia poklikania, no i on także siądzie. To jest 923 tornado, tak więc no już naprawdę jesteśmy blisko, żeby to tornado faktycznie zamknąć. No i mówię, no berserkiem jest to raczej proste i raczej na takim 400 już wydaje mi się 15 byśmy byli w stanie, zwłaszcza że idę w golda, nie? To też jakby należy brać pod uwagę, że te lochy, oprócz tego, że jesteśmy berserkiem i padają łatwo, no to też idziemy w golda, więc jakby no tego expa jakby mamy mniej, powiedzmy, w sensie niż inni, którzy idą w expa, chociaż raczej mało kto idzie w expa już na tym poziomie, no ale są też takie osoby, ale za to na pewno dłużej im schodzi z zamykaniem lochu, bo po prostu mają mniej statystyk, nie? Więc tak to działa, no to jest raczej logiczne, wydaje mi się. Dobra, no już trochę tych lochów nam padło, jakby nie było, w sensie trochę tego tornada. Tak do 950 jakbym dzisiaj dobił, to powiem wam, że byłbym zadowolony, no ale to wszystko zależy od miejsca w ekwipunku i tego typu rzeczy. Na razie tutaj sobie klikamy, no i po prostu sprawdzamy, jak to nam pójdzie. Kolejny padł, mamy jakiegoś nietoperza, też padł. Kolejny nietoperz, to są ci wojownicy nieszczęśni, no ale zobaczcie, że też to tornado wcale nam jakoś dużo tam tego expa nie daje, niestety. W ogóle nie wiem, co dzisiaj chce wiedźma swoją drogą, nie pamiętam. A, pierścionki chyba, my chyba żadnego pierścionka do tej pory nie dostaliśmy, także też się ciekawie zapowiada. No ale dobra, ten 422 może z tego tornada nam się uda wbić, z tego co tutaj widzę w lewym górnym rogu. No już nie mamy miejsca w plecaku, jak to wygląda? A nie, dzisiaj chcę hełmy, okej. Hełmów akurat dostaliśmy bardzo, bardzo dużo. Pierścionki chciała chyba na czymś innym, nie pamiętam. W każdym bądź razie, no dobra, mamy, zobaczcie ile hełmów, wszystkie praktycznie za 10 banieczek, więc naprawdę na plus. No i co my tu mamy? Tu mamy zadyszkę, tu mamy za siódemkę, no i tu jest wszystko zadyszkę, okej, no tą siódemkę można sprzedać, tą ósemkę można sprzedać, no szkoda, no ale na razie niech będzie, po prostu. I okej, teraz zrobimy coś takiego, że zrobimy to w ten sposób, no i teraz musimy rozmontować sobie te przedmioty. Już wiadomo, że normalnie bym skorzystał z kalkulatora do kowala, no ale że nagrywamy i potrzeba nam miejsca, no to musimy zrobić coś takiego. No i dobra, od razu się troszeczkę mniej miejsca znalazło, więc spoko, fajnie, że tyle tych hełmów poleciało. Pierwszy raz chyba, gdzie z tornada leci to, co potrzebuje wiedźma, nie? No ale spoko, dobra, lecimy dalej, mamy rybołaporypa, który padł, kolejny padł, teraz tam jakiś pierścionek. No ale zobaczcie, że już większość tych itemków stety bądź niestety leci za 10 milionów, więc już w ogóle ciężko cokolwiek sprzedawać. No wiadomo, że takie itemki od 5 milionów w górę też szkoda, no ale jakby no, nagrywamy, no to niech będzie. Okej, kolejne lochy padają bardzo, ale to bardzo łatwo, jakby nie było. No i dosłownie jeszcze nie wiem ile, 2-3 przeciwników i wbijemy kolejny level, więc to też na pewno spoko. I 950, kolejny hełm, dwa hełmy tam były. 950 tornado także udało nam się pokonać, więc no też na pewno na duży plus i chyba po tym wbijemy level, o ile się nie pomylę, zobaczmy.
Tylko no najpierw musimy go pokonać. To już jest wojownik, który ma 100 tysięcy siły, 101 dokładnie. Tak więc no bardzo, ale to bardzo dużo. No ale dobra, no leśny skorpion i padł. I mamy 422 level, więc super. Ten 420 level swoją drogą wbiliśmy ostatnio z kalendarza, bo jakoś było tak, że wczoraj w sumie. Jakoś było tak, że 419 dobiłem tam zawki samej. No i teraz 420 mi wpadł właśnie z kalendarza. Kalendarz też mi fajny się trafił, bo zobaczcie, tu mamy expa, 17 dzień mamy expa i 19 mamy expa, tak więc no naprawdę troszkę tego expa dostaniemy, nie, jakby nie było. Dobra, no i mamy full ekwipunek, mamy też troszkę tutaj hełmów. No w zasadzie cel można powiedzieć, że na odcinek taki jakby nie było zrealizowałem, bo i 950 plus tornado padło i też jakby wbiliśmy level, także to jest na duży plus. No ale zobaczmy, czy coś my tutaj jeszcze mamy takiego, można powiedzieć, tańszego, żeby to po prostu sobie tutaj w ten sposób poodkładać. No dobra, weźmiemy to, no to akurat było droższe, no ale dobra, zostawimy same dziesiątki. No i powiem wam tak, docisnę gdzieś tak, nie wiem, 960, 900, może nawet 70 fajnie by było, żeby już na kolejnym odcinku, jaki nagramy z Berserka, żeby już to tornado po prostu zamknąć. Wydaje mi się, że to będzie na pewno fajny odcinek i na pewno się tam jakoś po prostu fajnie do tego zbliżymy, nie? Jakby nie było. W sensie zbliżymy, no fajny będzie po prostu odcinek, gdzie zamkniemy tak wymagający loch, nie? No bo jednak z tornadem się męczymy praktycznie od tam 120 bodajże 5 poziomu, tak więc no długo jakby nie było. Dobra, mamy jakiś epik, jeszcze nam poleciał, 961 tornado, epik daje nam plus 24, także sporo. Tutaj coś jeszcze mamy w ogóle tańszego, czy już same zadyszkę? No same zadyszkę, także dobra, chyba na tym skończymy, wydaje mi się, no bo już wiadomo, szkoda tego golda. Tylko jeszcze ja tutaj bym sobie może wymienił ten epiczek w ogóle, zobaczmy jak to tutaj wygląda, plus 27, a to może jemu wymienimy, wiecie, jemu wymienimy, niech on tutaj sobie ma, także dobra, trzeba by zamienić runy, czyli to zrobić w ten sposób, tutaj trzeba by ulepszyć razy 2 i tutaj jeszcze musimy dodać klejnot. Tutaj ten klejnot odzyskać jak najbardziej. No i dobra, i też wyszło git. Okej, więc wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Spoko, wbiliśmy jeden level, ponad jeden level ze strefy mroku i tam niecały jeden level jakoś ze strefy mroku, w sensie z tornada. Tak więc no, tak to po prostu wygląda. Dobra, o, tutaj niepotrzebnie w ogóle pokazywałem ten czad, ale chyba nic tutaj takiego nie ma. No w ogóle nie pokazało, że pokonaliśmy 950 tornado. Myślałem, że on takie okrągłe pokazuje, ale to chyba dopiero pod koniec tam zacznie pokazywać, jak będziemy się zbliżać do zamknięcia. Dobra, czyli w zasadzie to by było na tyle. Ja wam chyba dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, no to standardowo zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, w przymiennym komentarzu, też w opisie jest subskrypcja z dzwoneczkiem, żebyście dostawali informacje o tych filmach i żebyście byli po prostu poinformowani. I tyle, tak myślę, no dosyć krótszy odcinek wyszedł, no ale sami widzicie, że no z tym miejscem w ekwipunku jest problem, ale już na kolejny odcinek postaram się mieć całkowicie wyzerowane te 15 miejsc wolne i wydaje mi się, że wtedy będziemy w stanie faktycznie to tornado już domknąć, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może tutaj na przykład, nie wiem, z 9 tornadek sobie kliknę jeszcze samemu, jak mi się trochę miejsca zwolni. No i później będę sobie mógł na przykład 30 tornad zrobić na odcinku i zamknąć, nie? No bo wiadomo, że jednak to miejsce mamy ograniczone. Dobra, raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Trzymajcie się i cześć!